Lineburg, ratusz, 28 kwietnia w 1247 roku powstał miasto Lineburg. 28 kwietnia w 2019 roku, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, byłam w Karmelu Krwi Chrystusa w Dachau. Tego dnia również w kościele męczennika Dachau księdza błogosławionego, księdza z Warszawy, Detkensa, Edwarda Detkensa, była profanacja Eucharystii. Była profanacja Eucharystii i w Karmelu Krwi Chrystusa w Dachau, i w kościele błogosławionego Detkensa na Bielanach w Warszawie, gdzie jest serce Króla Polski Michała Korybuta Wiśniewieckiego. 18 sierpnia w tym roku w obozie koncentracyjnym Dachau zrobiono nad obozem pokaz samolotów izraelskich, a delegacja Izraela odwiedziła obóz koncentracyjny Dachau. Mówiąc o antysemityzmie, oczywiście wszyscy byli w maskach, byli w kagańcach. Dlaczego mówię to w Lineburgu? Dlatego, że Lineburg to piękne miasto w okolicy, piękne okolice. Jest miejscowość Bardowik z 745 roku, świętego Dionizego. I tutaj w Lineburgu, na wzgórzu Zwycięstwa, Anglicy podpisali układ pokojowy, pokój 4 maja 1945 roku. 18 maja dostali nakaz burmistrz miasta Bardowik, że wszyscy Niemcy muszą opuścić to miasteczko. I na ich miejsce osiedlono Polaków. 20 maja do 23 marca 1946 roku mieszkali sami Polacy, 5 tysięcy Polaków w Bardowik. W Dionizy jest tak samo. 19 maja również wysiedlono tysiące rodzin niemieckich na katolickich terenach w Emslandzie, gdzie już w 1933 roku niewygodnych Niemców wydalono do obozów koncentracyjnych. Było tam 15 obozów koncentracyjnych. To są tereny misyjne wnuka króla Jana III Sobieskiego. Tam wybudował obiekt zameczek Klemenswerth, który został zbombardowany przez Kanadyjczyków 12 kwietnia 1945 roku, kiedy żołnierze Maczka wyzwalali Polki. Powstało miasto Lwów, które zostało zmienione na Maczków. Do 1948 roku mieszkało tam ponad około 60 tysięcy Polaków na tych terenach, z głównym miastem Lwowem, Harem. Wszystko jest usunięte z historii. Zastanawiające.